Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie ponownie z mojej kuchni, ale dzisiaj nie będziemy gotować. Dzisiaj sobie porozmawiamy o wymowie. Wymowie pewnych włoskich dań, składników i nie tylko. Skąd pomysł na taki film? Przede wszystkim dlatego, że bardzo często spotykam się ja, czy mój Włoch, z tym problemem. Z problemem wymawiania, poprawnego wymawiania niektórych włoskich dań, składników i nie tylko. Czasami są to dosyć zabawne sytuacje, a czasami no takie, że po prostu aż staje włos na głowie. I uwierzcie mi, że z wymową naprawdę mają problem różne osoby. Czy to zwykli ludzie, gdzieś w restauracji, w kawiarni, czy słyszę w różnych programach telewizyjnych, ludzie, którzy niby powinni być tacy obeznani w gastronomii, a też mają z tym problem. No naprawdę, słuchajcie, tych sytuacji jest bardzo, bardzo dużo. Dlatego tak sobie pomyślałam, że w związku z tym, że jesteśmy w kuchni i będziemy gotować i będę Wam tu zdradzać różne przepisy z kuchni włoskiej i nie tylko, to dzisiaj podpowiem Wam, jak prawidłowo wymawiać te nazwy, tak żebyście nie mieli już więcej z tym problemu i poradzili sobie w każdej sytuacji. Jak widzicie, mam tutaj espresso i zaczniemy właśnie od tego kawowego shota. Bardzo, ale to bardzo często spotykamy się ze złą wymową espresso, często słyszymy espresso. Skąd to się bierze? Nie wiem. Być może dlatego, że kojarzy nam się ta nazwa trochę z ekspresem. Ale moi drodzy, w nazwie tego właśnie kawowego shota nie ma K. Jest za to espresso. Proste? Proste. Jedna z naszych ulubionych przystawek. Takie kanapeczki, dosyć twarde, z pomidorkami, czyli bruschetta. Tak, moi drodzy, bruschetta. Nieraz słyszeliśmy nazwę bruschetta lub też inne kombinacje, ale ta bruschetta jakoś tak najczęściej nam się pojawiała. A nawet bruschetta, słowo, które wymawiała w jednym ze swoich popularnych programów kulinarnych pewna znana pani. Moi drodzy, nie mówimy bruschetta, czy też jakoś tam inaczej. Wymawiamy bruschetta. Bruschetta. Ok, lecimy z kolejną nazwą, a mianowicie z szynką. Szynka po włosku to prosciutto. Prosciutto. Ale niestety bardzo często słyszymy prosciutto. Ok, zazwyczaj to prosciutto pada w momencie, kiedy zamawiamy pizzę. Pizza prosciutto funghi. I tam mamy dwie właśnie takie nazwy składników, czyli szynka i grzyby, które sprawiają trudność w wymowie. Szynka wymawiamy prosciutto, prosciutto. Natomiast ta druga nazwa grzyby wymawiamy fungi, a nie fungi, bo to też, na to też zwróciliśmy uwagę. Prosciutto e fungi. Nie. Prosciutto e fungi. Dlaczego fungi? Słuchajcie, Włosi nie wymawiają H, ale jeżeli zauważycie w nazwie po G jest H, to będzie oznaczało, że wtedy to G wymawiamy G, bo Włosi G wymawiają G. Ale kiedy wstawią sobie tam właśnie H, wtedy to G zmienia się na G, czyli mamy fungi. Nie fungi. Proste? Proste. Prosciutto, fungi. Teraz przejdziemy do chyba najbardziej zabawnej, złej wymowy makaronu. Ten makaron, który tutaj widzicie, to jest makaron rurki. Po włosku penne. I chyba najczęściej słyszę złą wymowę właśnie tego makaronu. Ale nawet nie wiecie, za każdym razem jak bardzo pojawia mi się uśmiech na twarzy. Ale zanim Wam tutaj przytoczę co i jak, to słuchajcie, nawiążę do pewnej sytuacji, która miała miejsce we włoskiej restauracji. Byliśmy ja, moja druga połówka. Obok nas był stolik, gdzie siedzieli Anglicy. I zamawiali makaron. Makaron rurki z sosem pomidorowym. Oczywiście zamawiali po włosku. Przychodzi pani kelnerka, a oni poprosimy penne con pomodoro.
Pani kelnerka, oburzona, do nich z tekstem. W naszej restauracji takich zjawisk nie serwujemy. Takich dań nie podajemy. Oburzona poszła. A oczywiście Anglicy nie wiedzieli, o co chodzi. O co chodzi, moi drodzy? Makaron rurki jest to makaron, który ma nazwę włoską penne. Mamy tam dwa N i wymawiamy penne, podkreślamy penne. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli powiemy penne, a bardzo często się to zdarza i bardzo często to słyszymy penne, to mówimy penis. Tak. Penne po włosku oznacza penis. Więc całkiem zabawne jest usłyszeć w restauracji, że ktoś zamawia penisa w sosie pomidorowym. Nie ma się co dziwić, że kelnerka może się oburzyć. No ale słuchajcie, tak to już jest. Więc nie mówimy absolutnie penne, wymawiamy penne. Ale zostańmy jeszcze na chwilę przy makaronie, bo jest jeszcze jeden rodzaj pasty, która wygląda jak takie długie, dosyć grube wstążki. Jest to też szczególny makaron, z którym też macie problem, niektóre osoby mają problem z wymową. A dokładnie makaron tagliatelle. Tam znowu w nazwie pojawia się G. Chociaż to G jest w różnych łączeniach, to tutaj nie mówimy tagliatelle, tagliatelle, tylko mówimy tagliatelle. Tak jakby ucinamy to G, żebyście sobie to wyobrazili. Wymawiamy tagliatelle, a nie tagliatelle. I na zakończenie dzisiejszego filmu będzie deser. Zresztą jeden z moich ulubionych deserów. To taka jakby forma deseru wyglądająca jak mała babka śmietankowa, zazwyczaj z różnymi typami sosu. Ja na przykład bardzo lubię z truskawkowym. Ale wiem, że z karmelowym też bardzo jest lubiany właśnie ten deser. Mowa tutaj o panna cotta. Bardzo często spotykam się z tym, że wymawiana ta nazwa jest wymawiana panna cotta. I znowu, tutaj pojawia się kolejny raz ten sam problem, jakbyśmy ucinali jedną literkę w nazwie. Zamiast mówić panna, bo mamy tam dwa N. Panna, czyli śmietana. Panna, cotta, cotta, bo mamy dwa T, mówimy panna cotta. Dlatego zwracam Wam dzisiaj uwagę, że nie wymawiamy panna cotta, tylko wymawiamy panna cotta. No i tutaj taka mała właśnie uwaga, jeśli chodzi o te włoskie nazwy. Pamiętajcie, że język włoski to jest taki język wdzięczny. On tak ładnie brzmi. I właśnie między innymi dlatego, że w tym języku mamy dużo takich nazw, gdzie mamy podwójne zestawienia tych samych liter. I musimy je podkreślać. Penne, panna, cotta. Wtedy będzie to ładnie brzmiało, ale też będziecie poprawnie wymawiać daną nazwę. Myślę, że możemy już spokojnie zakończyć ten dzisiejszy film. Podsunęłam Wam takie najbardziej charakterystyczne, najbardziej popularne błędy językowe, które pojawiają się w kuchni włoskiej, w daniach włoskich. Pamiętajcie, że jeżeli widzicie w nazwie dwie takie same literki obok siebie, podkreślajcie to, żeby to było takie wdzięczne. Pamiętajcie, że są pewne nazwy, które jeśli utniemy tę jedną literkę, całkowicie zmieniają znaczenie i mogą oznaczać coś, co niekoniecznie jest wskazane. Oczywiście ja nie będę Wam tutaj dawać lekcji językowych i dokładnie mówić, z czym łączymy G, z kiedy omijamy H, jak wymawiamy podwójne C i tak dalej. Chodzi po prostu o to, że gotując w mojej kuchni i jak Wy będziecie oglądać te filmiki, będziecie wiedzieli, jak brzmi poprawna nazwa, ale też wychodząc do kawiarni, do restauracji, czy przebywając gdzieś wśród znajomych, będziecie mogli pokazać, że potraficie pięknie wymawiać te włoskie nazwy i nie będą Wam już one sprawiały problemów. Oczywiście, jeśli kojarzycie jeszcze jakieś problemy językowe włoskie, nazwy, które sprawiają Wam trudność, piszcie koniecznie w komentarzach, spróbuję Wam pomóc, najlepiej jak się da. Do zobaczenia, kochani, widzimy się w kolejnym filmiku. Pa!